Chciałbym wam pokazać coś, co myślę, że wam się spodoba. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że technologia w naszych czasach, oczywiście na razie dłonie, się bardzo zmienia. I mi się zdarzyło, że przeglądając te aplikacje na tablecie, udało mi się wszystkie aplikacje wyjąć do rzeczywistości. Tylko wiecie, na dobrą sprawę, po co nam są aplikacje w świecie rzeczywistym, tak? Więc możemy je skserować, a to może do tego. Jako, że jesteście w klasie sportowej, wpiszę w wyszukiwarkę tenis ziemny, odpalę grafikę i patrzcie uważnie. To sobie na razie schowam, jak będę chciał sobie później pograć. A póki co, podobało wam się? Tak! Julia, podnieś dłoń do góry, troszeczkę wyżej. I do następnego numeru będę potrzebował jednej chętnej osoby. Ja! Julia była pierwsza. Zapraszam cię, Julia, do mnie. Dajcie mi pierwsze brawa. Wystaw dłoń przed siebie. Julia, ja mam w kieszeni taką piłeczkę. Zobacz proszę, jaka ona jest w dotyku. Miękka. Okay. Staram się, żebyście też lepiej widzieli. Teraz tą piłeczkę, jeszcze powiedz mi swój ulubiony kolor. Niebieski. Nie, nie, współpracujmy. Zielony. Bardzo dobrze. Teraz tą piłeczkę włożę do dłoni. Dmuchnij mocno. Mocniej. Dzięki tobie możemy ją przydzielić palcem. Co? Dwie dłonie przed siebie i teraz, żebyśmy je rozróżniali, nazwiemy je. To jest numer jeden, a to jest piłeczka numer? Dwa. Numer dwa. Bardzo dobrze. Teraz piłeczkę numer jeden włożę do lewej dłoni, a piłeczkę numer dwa ściśnij bardzo mocno w swojej. Dobra? Bardzo mocno. I powtarzaj po mnie ruchy. Ściśnij mocno i powiedz, czujesz piłeczkę w swojej dłoni? Tak. Ja też czuję w swojej. Postaram się przenieść piłeczkę ze swojej dłoni do twojej, dobra? Natomiast przekręć dłoń i otwórz ją powoli. Jedną piłeczkę, patrzcie uważnie, schowam do dłoni, a drugą schowam do kieszeni. Pytanie kontrolne. Ile jest w dłoni? Jedna. Jedna. Kiedy tą jedną piłeczkę ścisnę, okazuje się, że robi się z niej taki płaski żeton. Zobacz, czy on jest twardy w porównaniu do tamtej piłeczki. Jest? Wiecie, co to jest grawitacja? Tak. To jest zjawisko, że przedmioty spadają z góry do dołu. Tak? Antygrawitacja to zjawisko, że przedmiot leci z dołu. Jak pan robi? W zwolnionym tempie. W zwolnionym tempie wygląda to tak. To jest jako dla ciebie. Tylko nam cały czas znika. Zawsze do mnie. Dzięki wielkie za pomoc. Dajcie duże brawa. Krzyś, pomożesz mi? Zapraszam cię do mnie. Krzyś, stań proszę tutaj, obok mnie. A teraz mam jeszcze do was wszystkich pytanie. Co to jest? Worek. To nie jest byle jaki worek. To jest, uwaga, czarny worek przeznaczenia. Jeszcze raz, poczekajcie. To jest czarny worek przeznaczenia. Ja już pół, a nie pół. Włóż rękę do tego worka i sprawdź bardzo dokładnie, co jest w worku. Nie ma nic. Na pewno? Sprawdź bardzo dokładnie. Moja ręka. Wykrój worek na drugą stronę. Chwyć go, pociągnij do siebie. Super. I oprócz tego worka mam też w kieszeni niewidzialne jajko. Widzisz je? Nie. Nie, bardzo dobrze, bo jest niewidzialne. Jeśli widział, to było coś nie tak. Weź proszę je. Tak, żebyśmy każdy mógł widzieć. Rzuć je proszę do worka. Super. Teraz wyjmij je i pokaż je wszystkim. Nie, nie. Bardzo wolno,
dotknij delikatnie palcami. Powiedz, czy cały czas tutaj jest? Tak. Dotknij jeszcze raz, na pewno upewnij się. Okay. Cały czas. Położę je tutaj na dłoni, żebyście cały czas widzieli kształt. Widać? Tak. Krzysiu, zrób jeszcze krok w moją stronę. I dotknij delikatnie palcem. Powiedz, czy cały czas tutaj jest? Tak. Cały czas. Teraz dmuchnij. Całkowicie znika. A gdzie ona jest? Czy się puszczę tego worka i sprawdź bardzo, bardzo dokładnie, co jest w worku? Twoja ręka. Szybko się uczysz. Czy jest coś tam oprócz twojej ręki? Nie. Nie, wywróć worek na drugą stronę. I teraz ty zrobisz cały numer, dobra? Chwyć worek w ten sposób, stań przodem do wszystkich. I powiedz mi, jesteś prawo czy leworęczny? Prawo. Prawo. Trzymaj worek w prawej dłoni, a lewą połóż na swoim biodrze. Teraz ty zrobisz cały numer, ja się wycofam. Lewą ręką wyjmij z lewej kieszeni niewidzialne jajko i przytrzymaj je w górze. Nie mogę znaleźć. Ok. Wyrzuć je wysoko w górę. Ręka wraca na biodro. Za 7 sekund niewidzialne jajko będzie spadać. Ty skocz i złap je do worka. Dobra? 4, 3, 2, 1. Skocz. Do worka. Nie jestem pewien, czy wpadło. Ale jeśli tak, to włóż rękę, wyjmij je, pokaż się wszystkim i wszystkim. Mam na koniec do was jedno pytanie. Dobrze się bawiliście? Super. Jeszcze wieczorem będziecie mieli możliwość obejrzeć jeszcze więcej iluzji na gali. A póki co dzięki wam wielkie za uwagę. Mam też taki magiczny woreczek, w którym są pewne upominki związane ze szkołą. Miło nam, jak ktoś specjalnie nas odwiedza. Bardzo się cieszę. Proszę, proszę przyjąć taki drogi z jego razu. Dziękuję serdecznie. Wychodzimy, tak? Dziękuję. Dobrze się bawiliście? Tak! Super. Jeszcze wieczorem będziecie mieli możliwość obejrzeć jeszcze więcej iluzji na gali. A póki co dzięki wam wielkie za uwagę. Mam też taki magiczny woreczek, w którym są pewne upominki związane ze szkołą. Miło nam, jak ktoś specjalnie nas odwiedza. Bardzo się cieszę. Proszę przyjąć taki drogi z jego razu. Dziękuję serdecznie.